Teraz, panie X, proszę przejść przez ten tunel, który ci otwieramy. Naukowiec. Dobra! 3, 2, 1, 0. Poszło! Jest, jest! Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek z Paliunowa i słuchajcie, dzisiaj przygotowałem mega się. Przygotowałem po prostu taki odcinek, widzowie, że to jest głowa mała. Dzisiaj zamienimy X-a na pozytywnego. To jest to, widzowie, dzisiaj takie rzeczy będą się działy, że to jest głowa mała. Oczywiście zanim wam to wszystko pokażę, to oczywiście łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam na kanał Simpson Plus i również na serwer kidowice.pl. Tam aktualnie trwa event, o którym może już słyszeliście, gdzie trzeba zbudować sobie działkę w takim, prawda, świątecznym klimacie i może będziecie mieli szansę coś z tego, prawda, wygrać. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj na samym starcie powiem wam tak. Przeniosłem tego X-a, którego uwięziliśmy w poprzednim odcinku, z tego miejsca, w którym ostatnio go uwięziliśmy, czyli tam przy naszym Chef Cave'ie, do prawda, tamtego miejsca. Tam na górze jest specjalne miejsce, które przygotowane zostało po to, żeby ten X mógł tam być i żebyśmy tam mogli przeprowadzić całą tą procedurę. A Dawid o tym nie wie, więc idę go dzisiaj strollować, że nam uciekł X. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Mam nadzieję, że się lekko przerazi, no bo w końcu taki X, który był przez nas już tak przetyrany i który uciekł, mógłby nam bardzo, ale to bardzo zaszkodzić. Dobra, lecę do Dave'a. Zobaczymy, jaka będzie akcja. Dobra. Halo, panie Dawidzie. Dzień dobry. Halo! Halo, halo. Witam. Halo. Dobre rano. Halo. Czesi tak się w ogóle witają, wiesz, że oni nie mówią dzień dobry, tylko dobre rano. Czesi? Czesi, no. To jest u nich dzień dobry. Dobre rano. Ty w sumie mieszkasz blisko Czechów, to coś o tym temat wiesz, no. A wiesz, jak jest świnia po czesku? Pik. Nie, to mnie najbardziej bawi to słowo zawsze. Prosadko. Dobra, słuchaj, prosadko? Chodź. Prosadko. Sadko, Boże święty. Czech! Filip Czech, Szybson. Czech, Szybson, no. Nie, no dobra, chodź, musimy pójść w miejsce, sobie, w którym ale czekaj, co? No właśnie po co? Ja mam wolny dzień dzisiaj, wtorek. Jakie? Wtorek. Jak wtorek wolny dzień? Wolna to jest niedziela. No ale ja mam wtorek wolny zawsze w tygodniu. Gdzie mnie wywlekasz? Trudno. Zajdź do tej bazy. Dziś nie ma wolnego wtorku. Dziś jest pracowity wtorek. Płatny? Nie wiem, czy płatny, jak masz szefa, który ci płaci, jak jesteś na zatrudnieniu, to i może i płatny, ale... No ale no, to ty mnie tu wyciągasz z wolnego, no to godziwie zapłać koledze za wykonaną usługę tutaj. No weź ty, kurde, ze ziemniaki, ty. Nie, chciałem pójść w tego X-a po prostu, żebyśmy mogli z nim jakoś porozmawiać, wiesz, pogadamy z nim, podyskutujemy z nim, może się czegoś ciekawego dowiemy i tak dalej. Ty, ale go nie ma. Co żeś zrobił? Ja? Mnie tu nie było! Co ty z nim zrobiłeś? No nic, że ja tu teraz to przychodzę, ja nie mogę powierzyć człowiekowi jedno zadanie i od razu je zwali, no. Ale co? Wiedziałem, że jak mi mówiłeś, że kupisz ten odkurzacz za 14 tysięcy, to on nie będzie dobrze działać. No i go kupiłeś, no i oczywiście jak chciałeś podkurzać cele, no to on się wydostał, no. Albo wciągłeś go razem z odkurzaczem, ja myślałem, że ty już jakąś historię ze swojego życia mówisz o tym odkurzaczu. Nie przypominam sobie o żadnym odkurzaczu, nie chciałem odkurzać celi. Stary, nie wiem, gdzie on znikł. Co żeś z nim zrobił? To ty go odkurzyłeś odkurzaczem. Nie, no dobra, chodź, pokażę ci coś. Pakuję się do domu, nara. Co? Co ty robisz? Czemu widzisz? Ty jedziesz tam w tą stronę? Widzisz? Ale czemu? O, jeszcze wziąłeś te swoje fryty chamskie. Wyplute dla mnie. A nie zabrałeś. Sam sobie, ja nie biorę tego. Chodź do mnie, nie jedź do siebie. Memłane takie stare. Wziąłeś? Na razie, elo. No chodź, muszę ci coś pokazać. Bo to ci się spodoba. Gdzie? To ci się spodoba. No musimy wyjść. To po co my tu szliśmy? Na górę zapraszam, tu. Ale po co tu, to po co my tam szliśmy na dół? Żeby cię zrobić konia, że nam znikł ten ziomuś. Aha. Gdzie ty jesteś? To taki prank, no tu. Tu na górę. Oj, oj. Mamy dobra, tu eleganckie wejście do środka, zapraszam. No ale to dlaczego nie tam ten moim tym? Nie, bo już się zamurowałem, bo mi zniszczyłeś moje laboratorium. Dobra, chodź, muszę ci to pokazać, chodź, tutaj idziemy w to miejsce. Tu jest taki fajny, elegancki tunel i tu przygotowałem idealne taki miejsce tunel. Do tego, żebyśmy mogli przeprowadzić dzisiejszą operację, o której ci zaraz, albo powiem ci już teraz, bo nie możemy tego mówić przy X-ie. Dawaj. Ogólnie opracowałem pewien sposób na to, żeby tego X-a zamienić tak, żeby on był pozytywny, a nie żeby był negatywny. Taki, żeby chciał pracować dla nas, a nie żeby chciał pracować dla mutanta. Co ho? Od razu. I co? I teraz coś z nim zrobisz i już będzie nie bezużyteczny. A ja tu miałem taki fajny plan. Popytać go jeszcze kilka rzeczy. No to masz teraz okazję, chcesz, to go pytaj. Ale nie mów mu nic o tym, że będziemy go, prawda, tu wymieniać i tak dalej, nie? Dobra. Ty, tu jest, ale go tu jest, nie patrz, ma. Tu jest, siedzi.
Dobra, no. X, mam zestaw pytań, na które musisz mi odpowiedzieć tak albo nie. On jest jakiś, widzisz, już jest jakiś No bo żeś go nafaszerował jakimiś kurde lekami pewnie. Nic nie robiłem, ja go po prostu przetransportowałem tutaj elegancko, kulturalnie, tak żeby był w tym miejscu, bo to jest lepsze miejsce. Kurczę. Przetransportowuję, to się... Na mojej tablicy kredem jeszcze nie zmieniłem napisu, bo jest zmiana X, plan brak, a jest już plan. Mhm, na pewno. Dobra, ty coś kombinujesz złego. No nie, a ten stary. To do czego ten Nie buzi? Klikaj tego jeszcze. Jeszcze tego i proszę nie klikać. Dobra, okej, X, mam do ciebie jedno pytanie, które może zmienić losy całej tej sprawy. No. Czy ty tak naprawdę jesteś Milki? Kurde. Całe podejrzenia. A co odpowiedział? Odpowiedział, że tak? Że nie. A. Jak możesz nas robić tak konia? Okłamywać? Dlaczego mnie oszukujesz, blondyno? Wiem, że to ty. Dobra, nie, ale słuchaj, zanim... to urządzenie, skazujemy czekaj, go czekaj, patrz, tu mamy tak, musimy to wszystko mu podać, ale to zanim mu to wszystko podamy, to słuchaj, ja bym chciał, żebyś najpierw ocenił, moje laboratorium, jak ci się podoba. No takie zwyczajne, nie, chyba? Stary, kurczę, jak zwyczajne, niezwyczajne, bo tu się będą działy wielkie rzeczy. No czekaj, no, wyłożone andezytem, azbestem, no to po tajności, tak? Góra... To amelinium. Góra kwarc, no to akurat ciężko zdobywalny w tych czasach, no ale... Ale patrz, no, kradziony pewnie, wszystko, kradziony. Wszystko, kurde, ten schemat, to ja już widzę setny raz w tych twoich domkach. No ale to jest nie bardzo dobre, to jest użyteczne, bo jak potrzebujesz coś do przepalenia, to masz nieskończoną ilość. No dobra, patrz, no dobra. Obiekt badawczy, no, ale... numer jeden. Nie otwieraj tego. Jesteś, kurczę, taki prank, kurde. Igra z życiem. A to? A ten stół do czego? To jeszcze tutaj nie wiem, co będzie. Muszę tu chyba stół alchemiczny zrobić. Cóż do kalkulacji. Nie miałem tyle czasu. Kolejne laboratorium Szczypsona. Które nie, to już rozbudowane tam, to po prostu kolejny pokój, który był nam potrzebny pod prawda, aktualną operację. Dobra. Słuchaj, panie X, mamy dzisiaj dla ciebie pewne badania, będziemy testować. Oczywiście będziesz się miał bardzo dobrze, więc się nie przejmuj. Jedyne, czego potrzebujemy, to tego, żebyś, prawda, stał pod ścianą. Stań pod ścianą. Czy stoi? Co ty robisz? Spokojnie, czemu ty go uwalniasz? Spokojnie, bierzemy number one. Nie jest, kurde. Iś. Dobra. A co to robi? To są różne potki, które tutaj, prawda... To pierwsze był instant damage. Chcesz rzucić to drugie? Przeczytaj, co to jest to drugie. Turtle Master. Ła, dostałem! Kurde! No jesteś spowolniony teraz, no. No to żeś tak rzucił, że masz problem. Dobra, uwaga. Kolejne to jest weaknessa, którego mu trzeba rzucić. Dobra, rzuciłem mu weaknessa. No i słuchaj, ostatnie to jest poison dwójka. On go na tyle osłabi. Nie, ten nie jest do rzucenia. Ten jest do rzucania. No nie. Zobaczymy się? No. Dobra, o co zobaczymy się? O co się? O kulę w lolu. Tak, kulę. Nie jesteśmy o jedną, kule. Jedną kulę. Nie, bo nie mam tyle. Nie mam RP, daj mi spokój. Będziesz miał za chwilę. No dobra, jesteś gotowy? Nie będę miał. No. Jesteś gotowy? Pa. No. No jak to jest możliwe? No jak to jest możliwe? Dobra, dawaj ten guzik. To jest ciosana, nie, on teraz tak. Teraz, panie X, proszę przejść przez ten tunel, który ci otwieramy. Zapraszam. Dawaj tego. Spokojnie, idzie. On musi przejść przez ten tunel. Dobra. Patrz, widzisz, jaki jest posłuszny? Widzisz to? A to co robi? To otwierałem te drzwi, żeby mógł przejść. A. Dobra, tu, idzie. Dawaj, teraz zapraszam tutaj kolejne drzwi. Proszę wejść do środka tutaj, do tej kabiny. Proszę wejść, nie zastanawiaj w ogóle. Dobra. Łazi się, słuchaj, kurczę! Dobra, jest w środku. Słuchaj, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi do tego, żeby przeprowadzić wielką zmianę. Ale mi się to nie podoba, bo utracimy X-a. Spokojnie, stary, za oknem masz ich jeszcze tysiące, a to jest ten jeden, na którym przeprowadzimy badania, na których się co nieco dowiemy, nie? Słuchaj, ja ci teraz opowiem wszystko, co się będzie działo teraz, rozumiesz? Teraz tak, dawaj. Ten przycisk, który klikamy, uruchamia całą procedurę. W tym momencie dojdzie do zmiany. Dojdzie do zmiany jego genotypu, dojdzie do zmiany jego genów. Jego geny sprawią, że on już nie będzie zły, nie będzie chciał bić nas, nie będzie chciał bić pozytywnych stworów, tylko on za to teraz będzie chciał zwalczać zło. On się teraz stanie dobry. I w ten sposób, mimo tego, że ten został zniewolony i ten już troszkę, że tak powiem, trochę człowieczeństwa w nim było, ale potrzebujemy właśnie zmienić go po to, żeby to on chciał zniszczyć innych X-ów. Taki jest cel, taki jest plan. Krótko mówiąc, tutaj mamy pierwszy obiekt badawczy, który ci pokazałem. Okay. Jeżeli wszystko przejdzie zgodnie z planem, jeżeli wszystko się uda tak, jak się powinno udać, to najbardziej prawdopodobne jest to, że w momencie, w którym go wypuścimy, nie zaatakuje nas, tylko zaatakuje tego zombiaka.
Okej, okay, a ja mam do ciebie jedno zasadne pytanie. Słucham. Ile kosztuje zamiana takiego jednego na tego drugiego? Tylko te potki, tak naprawdę, nie? Aha, no i chcesz tyle tych potek zrobić, tak? No i ten oczywiście fotograf zjedzie do kolekcji. Fotografować, jak każdy prawdopodobnie szanujący za... się naukowiec. Dobra! Dobra, no. Jesteś jakiś sus, nie? Dobra, z tym wychodzę. Ja nie wiem, ja... Ej, dobra, to był, widzowie, taki cringe, nie? Dobra, nie, widzowie, napiszcie w komentarzu, proszę, nie? Proszę, proszę, ja chcę zobaczyć jego twarz, jak on to zrobił, nie? Chcę to zobaczyć, ja dzisiaj chcę to zobaczyć. Ja, widzowie, weźcie to, zszotujcie to na TikToka, wstawcie tego naukowca, proszę śmieszne, was. Śmieszne, śmieszne, zróbcie śmieszne, to. Śmieszne, po prostu musiałem to zrobić, receptyn. Dobra, dobra, spokojnie, uspokój się. Dobra, lekka odklejka. Dobra, słuchaj, jesteś gotowy? Klikam ten przycisk, robimy akcję, a zaraz będziesz mi mówił, że jestem wielkim naukowcem i świetnych rzeczy dokonałem, rozumiesz? Dobra, uwaga, dobra. Rozpoczynam procedurę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poszło! Jest, jest, jest! Działa! Zamienił się. Widziałeś to? Ej, poszło! Jest! Poszło, pękło! Działa na niebieskie! No bo niebieskie teraz jest pozytywny, ma. Teraz jest pozytywny. Jak pozytywny? No. Jestem wielkim naukowcem, rozumiesz? Teraz powiedz, że tak jest. Powiedz, że jestem wielkim naukowcem. Nie powiem, że jesteś wielkim naukowcem, bo ja taką tubę to bym sam zbudował. No chłopiec, byś nie wymyślił nigdy jeszcze czegoś takiego. Jeszcze zapożyczone moje brazylijskie szkło tu jeszcze jest, dobra, kurde. No potrzebowałem je, zabrałem je z poprzedniej klatki, którą Genius wpadł na nie. Ja tu jestem pierwowzorem, dobra, tego projektu. Słuchaj. Trzeba zrobić ostateczny test. Słuchaj, robimy test. Musimy go wypuścić stamtąd teraz. I no teraz dawaj. Muszę w jakiś sposób go wypuścić. Wiesz co? Wypuścimy go w ten sposób. Ty nie bije. Patrz. Widzisz? Widzisz ale to? Jaja. Widzisz to? Ale jaja. Patrz teraz to. Wypuszczamy tego ziomka. I uwaga, ostateczny test. Ostateczny test. Ale ty słyszysz, tylko... jak on dziwnie chodzi? Ty to słyszysz? Nie słyszę, jak chodzi. Czekaj. Patrz. Idzie, skupił się na mnie. O, patrz. Yes! Jestem niesamowity. Ty, co ja tu dokonałem w tym momencie? Robimy ten, czekaj, trzeba go zamknąć dziś. On nie może tutaj tak sobie spacerować. Żeś go zamienił w jakiegoś tego, golema, ty. Słuchaj, czemu co on golema? Ten. Jak on głośno chodzi, ty. Ja nie słyszę. Mutant. Ja nie słyszę nic. Nie zamykaj go, człowieka. Zamykam go, bo potrzebuję... Dobra, zamknąłem. Dobra, świetnie. Musimy go tutaj chwilowo zamknąć, żeby mieć nad nim kontrolę całą i żeby wiedzieć, gdzie on chodzi. Żeby on przypadkiem nie uciekł. Będzie trzeba przeprowadzić test i sprawdzić, czy on jak go wypuścimy, to czy pójdzie bić się z tymi X-ami. Mam nadzieję, że tak, ale to sprawdzimy w następnym odcinku, widzowie. W każdym razie udało się. Jestem wielkim naukowcem. Udało nam się zamienić złego X-a w dobrego.